Pan dzwoni stąd. A ja już widzę oczami wyobraźni nasze koty. A ja je widzę naprawdę. Uwaga. Słuchaj, mój by tak spokojnie nie siedział. Zastanawiałem się, czy przyjść dzisiaj z kotem do studia, ale mój by w ten sposób nie wytrzymał. Zobacz, Tomasz Raczek, no, chyba ale to nie jest... To nie jest mój kot, właśnie. To jest kot rasowy to bardzo. To jest kot, który się nazywa Egzotyk, tak? Tak, to jest rasa egzotyk. Taka. Coś nieprawdopodobnego. I hodowca kotów, właściciel hodowli. Idziesz się bawić od razu. Tak, nie dałam Daniel rady. Pongowski, hodowla Bagira. A możemy przedstawić te kociaki wszystkie po kolei? One mają swoje imiona? Tak, mają imiona. To jest Hanna. Hanna, pokaż się. Hanna, tam jest kamera. Tam. O, kotka teraz, egzotyczna. Tak. To jest Cheyenne. Cheyenne. To jest Roxy. I tutaj jest Sugar. Sugar, słodka jest. Czy słodka jest najspokojniejsza i dlatego można ją tak wypożyczać na kolana? One zazwyczaj wszystkie są spokojne. No te małe trochę tutaj się ruszają, no bo wiadomo, są małe, mają więcej energii. A to jest mama? Nie. Drodzy panowie, wiecie o kotach sporo. Pan jako hodowca, Tomasz Raczek jako posiadacz kota. Tak. Nie wiem tylko, czy ja posiadam kota, czy kot posiada mnie. Wiem. Ale... Jest coś takiego, że wokół kotów urosła cała masa różnych stereotypów, że kot nie przywiązuje się do ludzi, tylko do miejsca, że kot nienawidzi wody i będzie przed wodą zawsze uciekał. Przecież to często nie jest prawda. Nietypowe zachowania waszych kotów. Wiele rzeczy jest nietypowych, na przykład mój kot nienawidzi ryb i wszystkiego, co jest związanego z rybami, więc wszelkie jedzonka zawierające ryby albo owoce morza to są najgorsze, jakie mogą być. Natomiast prawdą jest, że kot po pierwsze rządzi w domu, bo u mnie jeszcze są psy i to duże psy, ale i tak kicia, która jest malutka, rządzi nimi wszystkimi. A po drugie, że kot, o czym się rzadko mówi, bo mówi się często, że pies jest obrońcą człowieka. Ale w moim przypadku zdarzyło się, w naszym przypadku w domu, że to właśnie kotka nas obroniła przed nieszczęściem. Bo? Mianowicie ja zapomniałem, jak to ja, że nastawiłem wodę na herbatę i poszedłem sobie do swojego pokoju, usiadłem przed komputerem i zapomniałem o Bożym świecie. W międzyczasie woda się wygotowała i czajnik miał ochotę już rozgrzać się do czerwoności i wywołać pożar. I byłby pewnie ten pożar niechybnie, gdyby nie to, że kotka stanęła przed kuchenką i zaczęła tak potwornie miauczeć, że ja zaniepokojony, co się jej dzieje, wybiegłem z pokoju i dzięki niej zorientowałem się, że trzeba... Z wodą. Pływa czy nie pływa? Lubi wodę czy nie? Nie, nie lubi wody, aczkolwiek uwielbia chodzić po brzegu wanny i ryzykować. Ale to chyba jest ulubione. Sport ekstremalny. I pewnie po półkach z książkami jeszcze. Też, jak byłam mniejsza, tak. No, dziś ma 16 lat, więc już 16 lat? Tak. Tak, jest wielką przyjaciółką. Zabawne jest jeszcze to, że wieczorem, jak ja się zasiedzę przed komputerem, przychodzi i wrzeszczy na mnie, że mam już iść spać. Teraz mamy akurat na filmie pływającego kota. Zdarzają się w czasie hodowli takie pływające koty? No, szczególnie kiedy trzeba je wykąpać. To tak, ale chodzi mi o kota, który sam dobrowolnie wskakuje do wody. No, to się nie zdarza. Nie. A cóż to jest za rasa? Bo one tak przypominają trochę Persy, no ale tak, nie mają. Tak, to są egzotyki, one pochodzą od Persów. One po prostu różnią się tym, że mają krótszą sierść, mają troszkę dłuższe łapy, no i trochę inny temperament. Tak, koty instynktownie wiedzą, że to jest dobry. Jest tym coś takiego. Inny temperament. A koty rasowe mają inny temperament niż dachowce? Niż takie kundelki nasze kocie? No niektóre tak. Te na przykład są po prostu bardzo spokojne. Egzotyki są trochę bardziej żywe, ale Persy to są raczej takie kanapowce. Persy to są takie autystyczne trochę. Tak, lubią leżeć. Czy to prawda, że one są tak kosmicznie drogie? Że taki kot naprawdę wiele kosztuje? No tak, to prawda. To znaczy, jeżeli sprzedaje się do hodowli, to jest to naprawdę drogi kot i
raczej sprzedajemy za granicę do hodowli. A niech pan powie tą kwotę jakąś porażającą. Ile to może być? 2000 euro? Nie, bo będą kradli potem koty. Lepiej nie mówić, ile kosztuje. Już jeden uciekł, tam bardzo drogi kot biega. Słuchajcie, a ja mam zagadkę dla was. Proszę. Jest takie powiedzenie, że nawet najmarniejszy kot jest dziełem sztuki. Kto to powiedział? Nawet najmarniejszy kot jest dziełem sztuki. Kociarz. Albo kociarz, albo artysta, albo kociarz, albo ktoś, kto się bał kotów. Kto? Nie, kociarz i artysta, Leonardo da Vinci. Proszę. I to jest ale przykład, on narysował, że... człowieka, a nie kota. No, ale kota uważał za dzieło sztuki. Dowiedziałem się z okazji Dnia Kota, trochę sprawdziłem szczegółów na temat kotów i chciałem wam powiedzieć, że w starożytnym Egipcie za zabicie kota, i to jest do wszystkich tych, którzy kotów nie szanują, szczególnie zimą, groziła kara śmierci. Tak, proszę państwa. Bardzo dobrze. Natomiast niestety Kościół katolicki w XV wieku za pomocą papieża wydał edykt potępiający koty. Kochani, i koty były potępiane przez 3 wieki, dopiero w XVIII wieku. Koty, a Kościół katolicki powinien więcej nawoływać do miłości do zwierząt. Światowy Dzień Kota. I proszę o tym pamiętać. A jutro? Konkurs Vacances Ray i znowu można wygrać vouchery, czeki. Na super egzotyczne wakacje. Słonecznego wypoczynku na kempingach życzy sponsor programu Vacansolei. A jutro w pytaniu programie. Na śniadanie, między innymi, proszę zobaczyć. I możemy się teraz pobawić z kotami z poszlaki. Pytania i odpowiedzi same płyną, gdy rozmawiasz przy filiżance zielonej herbaty. W ciągu dnia musisz być każdym po trochu. Krawcową, pedagogiem, dekoratorką wnętrz.